Gramy, panie Rafale. Ostatnio miałem szczęście wygrać. Spróbujmy gambit ten hetmański. Spróbujmy gambit hetmański. A spróbujmy tego trudnego. Nie puszczamy gońca na F5. I będziemy matować na H7. Próba mata na H7. Skoczek BD7 trzeba zagrać albo H6. Oj, 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 to dziury robi. Jest taki plan, co prawda. Przerzuceniem konisia. I potem goniec F5. Jest taki plan. To jeszcze szwedzcy muszkieterzy typu Stahlberg stosowali. Uciekamy w roszadę. Ale tu zostały puszczone czarne pola. No cofnijmy się i spróbujmy zagrać E4. O, jak ostro. Jak ostro przeciwnik ze mną sobie poczyna. I co ja mam na to grać? Ja zupełnie straciłem głowę. Może zbiję tego piona. Wymienimy białopolowe gońce. No może wygramy coś z tym pionem. No nie wygramy, przeciwnik nam nie daje. Kiwa nas w lewo i w prawo nas kiwa. No na razie tak. No nie. Ja zapominam. A nie, to z panem Wabiszczurem podstawiłem. Ostatnio tego. Proszę nie brać, ja mam prośbę, żeby nie brać mi jakości. Panie Pawle, to pan tu nie pisze po łacinie. Jeszcze się bronimy. Zaprzemy się i będziemy się bronić. Obronimy się. Bronimy się. Na czas przeciwnika. Jak to mówią, strącimy flagę. Kiedyś się mówiło flaszkę. To chcę zbić.
No bije. Do końcóweczki. Z młodzieżą do końcóweczki. Też umiem robić widełki konisiem. Ojej, jak się od razu lepiej się po... I szaszek, i od razu się lepiej poczułem. Lepiej było wejść konisiem. Teraz tu mam szansę wygrać. Byłem bez jakości, mam piątka więcej, ale to. I na siódemeczkę. Cokolwiek to trudne słowo znaczy. Tu. Tak ostro. Przyjmuję. Nie puszczam. Nie puszczam ani tu, ani tu. Zabieram konika. Bronię tam. Wyganiam tu. Chyba się nie mieści. Oj, dziękuję. Ale żeśmy pograli. Tu chciałem zastosować plan Łotwinnika, ale przeciwnik był czujny i mi nie dał. O. Trzeba było zacząć od F3. Od F3 trzeba było zacząć. I to byłoby dobre. I na skoczek F8 mogę zagrać E4 od razu. I po biciu jest dobrze, a po niebiciu na przykład ty przepycham i jest bardzo dobrze i jadę pionem F, choć tutaj komputer pokazuje trochę inaczej. Ale wracamy do naszych baranów. Skoczek F4 każe zacząć, a ja bezmyślnie plan do Twinika powinienem zbić może. Bicie na C5. Goniec na B5, przewaga. Goniec na D7. Wieża D1. Ajajaj, no pewnie, że wieża D1 tu cały czas koń wisi. Ajajajajajaj. Potem mi tego ruchu brakowało. I znowu wieża D1, bo konik nie ma gdzie odskoczyć. I wygrana czarnych. Proszę. Z przewagi 6,5 do 3,5. Tu się ratuje, się ratuje, się ratuje. E4 było dobre. Znowu nie widziałem E4, proszę bardzo. Odejść wieżą, podwiązać. I jak w kalejdoskopie jest wygrana. Wieża na siódemkę. Król nie puszcza wieży na dwójkę, bardzo ważny profilaktyczny ruch. Nie puszcza skoczka na D4. Wieża C7, pierwsza linia. B4 wygrywa. H3, żeby odebrać skoczkowi. I F4 wygrywa skoczka. Dziękuję.